Szymry! Chodź. Szymry! Chodź. Tak powiedziałeś do mnie? Powiedziałem chodź. Pekin nie chciałem tego. Powiedziałem chodź. Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Dawno nie było żadnej bokserskiej prasóweczki, więc dziś będzie bokserska prasóweczka w przerwie pomiędzy wywiadami i wyjazdami. Szybki skrót najważniejszych informacji ze świata boksu. Od razu na wstępie odpowiadam na pytanie, które ostatnio tradycyjnie pada pod niemal każdym filmem, czyli czy jest coś o Najmanie. Nie, dzisiaj nic nie będzie o Najmanie, wspomnę o nim tylko słówkiem za chwilę. Nie będzie również nic o Mike'u Tysonie, ten temat dobrze się klika, no ale nie ma co na siłę grzać newsów, póki nie mamy żadnych konkretów, z kim Żelazny zaboksuje, kiedy, no i w jakiej formule, bo pomysły są różne. Ostatnio Mike Tyson pojawił się na gali takiej wrestlingowej, tam się z kimś pokotłował trochę, próbował zdzierać z siebie koszulkę, żeby pokazać, jaki jest bardzo groźny. Wyszło mu mniej więcej to tak jak Piechowiakowi, gdy stanął w ringu Fame MMA niedawno z Marcinem Najmanem. Tak. Tyle o Najmanie na dziś i tyle o Mike'u Tysonie. Chyba nie ma co więcej się tym tematem póki co podniecać, póki nie znamy więcej szczegółów i konkretów. Przechodzimy już do takiego prawdziwego boksu, do aktualności bokserskiej. Powoli nam się klaruje sytuacja na szczycie kategorii ciężkiej. Spekulowało się, czy dojdzie do walki unifikacyjnej pomiędzy Furym i Joshuą. Dziś w zasadzie wiemy już na pewno tej walki póki co nie będzie. Jeśli będzie, to w 2021 roku. Fury na razie boksuje z Deontay Wilderem, a Anthony Joshua zmierzy się z Kubratem Pulewem. Jeśli chodzi o Tysona Fury'ego, no to wszystko na to wskazuje, że skończy się na walce albo w Australii, albo w Macao, gdzie kiedyś już Bob Arum realizował swoje gale w Wielkiej Brytanii. Na razie wielkie tłumy są niedopuszczalne. Jeśli chodzi o walkę Joshua Pulew, to tutaj pojawiły się też różne pomysły. Bliski Wschód, gdzieś tam na Półwyspie Arabskim. Mówiło się też o Chorwacji, o takiej imprezie na otwartym powietrzu, w takiej starożytnym amfiteatrze w Puli. No ale wygląda na to, taka opcja pojawia się według Ediego Herna, że można by tę galę zrobić pod koniec roku w Wielkiej Brytanii przy dużo mniejszej publice niż zwykle, także zobaczymy. Ale w każdym razie póki co Fury walczy z Deontay Wilderem, a Anthony Joshua z Kubratem Pulewem. I tyle w tym temacie. Jeszcze a propos Tysona Fury'ego, on ostatnio udzielił takiego ciekawego, dłuższego wywiadu BT Sport, no i tam zdradził, że przedstawiono mu ofertę realizacji filmu biograficznego o nim, o jego życiu, no i zapytano go, kto miałby go odtwarzać w tym filmie. Fury bez wahania odparł, że Denzel Washington, czyli aktor, który ma w tej chwili już 65 lat, do tego jest ciemnoskóry, no ale Tyson Fury jest zdania, że Denzel Washington zagra każdego, także może zagrać i jego. Jedyny problem, jaki widzi w tym wszystkim, to jest to, że Tyson Fury, że on ma taki chrypiący głos, no i trzeba by jakoś zmotywować Denzela Washingtona, żeby tym głosem chrypiącym mówił, zaproponował cios w krtań. Także tyle, jeśli chodzi o Tysona Fury'ego. W tle tych wszystkich przepychanek między obozami Fury'ego, Joshy, Wildera i Pulewa pojawia się nam cały czas ostatnio Dillian White. Dillian White, jak wiadomo, na pozycji pretendenta numer 1, na pozycji lidera rankingu WBC kategorii ciężkiej, zimuje już, no, chyba z 1000 dni będzie mniej więcej od czasu, kiedy pojawił się na pierwszej pozycji rankingu WBC. Oczywiście od samego początku nie był obowiązkowym challengerem, no ale już od jakiegoś czasu tym obowiązkowym challengerem jest. No i pojawia się pytanie, kiedy on będzie mógł zaboksować o mistrzostwo świata, bo wiadomo, teraz jest kontraktowany pojedynek Fury kontra Wilder o pas WBC, ta trzecia walka. Teoretycznie według ostatniego postanowienia federacji WBC White powinien swoją mistrzowską szansę otrzymać do lutego 2021 roku. No ale teraz Fury mówi, że nie będzie takiej walki. Ja po tej walce z Wilderem chcę unifikacji z Joshua. No i Fury twierdzi, że federacja WBC powinna pójść na to, powinna się na to zgodzić, no bo unifikacja zawsze stoi przed obowiązkową obroną tytułu. No i wiele wskazuje na to, że może tak być. No ja zakładam, że jak Mauricio Sulejman usłyszy o pomyśle walki Joshua Fury o cztery pasy, to się zajara tym niesamowicie. No i Dillian White pójdzie w diabły, będzie dłużej czekał. Tym bardziej, że Dillian White jest promowany tak jak Anthony Joshua przez Ediego Herna. No ale zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Tymczasem Dillian White podgrzewa trochę atmosferę i opowiada o sparingach z Tysonem Fury'em. Zaklina się, że Tysona Fury'ego na sparingach rzucał na glebę, miotał nim jak szatan, no i czeka teraz na tę mistrzowską walkę. No ale Fury ze spokojem odpowiada,
poluj sobie dalej, ja póki co w planach mam Joshua. Swoją drogą warto przy tym wszystkim wspomnieć, że chyba Tyson Fury nigdy specjalnie nie dementował tych opowieści Dillian'a White'a na temat tych knockdownów na sparingach. Może faktycznie coś w tym jest, no ale wiadomo, sparing to sparing, walka to walka. Przy okazji Dillian'a White'a warto też wspomnieć, że on troszkę sam jest winien tej sytuacji, tego, że czeka tak cały czas na tę mistrzowską szansę. On mógł swego czasu boksować z Anthonym Joshua, tak przynajmniej twierdzi, i Joshua tak samo twierdzi. Eddie Hearn, Dillian White zarzeka się, że nie było do końca takiej oferty, no ale wydaje mi się, że jednak mógł zaboksować, tylko o troszkę mniejsze pieniądze niż by oczekiwał. Ta sytuacja Dillian'a White'a, który stracił tę szansę na walkę o pas WBO, bo tam jest teraz w kolejce Usyk, teraz czeka w kolejce na walkę o pas WBC. Trochę przypomina mi sytuacja Adama Kownackiego, który miał swego czasu okazję boksować z Joshua. Wiadomo, nie był w treningu. Taka była oferta last minute, kiedy Jarrell Miller wypadł z walki z Joshua ze względu na doping. No ale no, teraz z perspektywy każdy jest mądry, to wydaje się, że jednak warto byłoby wtedy tę walkę wziąć, zainkasować tych, nie wiem, 6 milionów dolarów, czy ile tam było w puli. Można było z tamtym Joshua jeszcze wygrać. No teraz z perspektywy czasu, tak mówię, każdy jest mądry, ale z tamtym Joshua można było wygrać, co pokazał Andy Ruiz Jr. To był jeszcze taki Joshua, głupszy Joshua, który bazował na swojej sile i był pewny tego, że z każdym jest w stanie wygrać, po prostu go zajeżdżając. Teraz Joshua dostał nauczkę z Ruizem, w rewanżu pokazał, że trzeba boksować. Ja się zastanawiam, czy teraz Joshua to już nie będzie taki drugi Kliczko, czy nie będzie boksował tak bezpiecznie jak Kliczko po tych swoich knockoutach. I teraz nawet gdyby Adam Kownacki taką szansę walki z Joshua dostał, no to już było dużo ciężej go pokonać niż wtedy. No ale po raz trzeci już powtarzam, sprzedamy. Po raz trzeci sprzedane, z perspektywy czasu każdy jest mądry. No ale w każdym razie ta sytuacja Adama Kownackiego troszkę przypomina sytuację Dillian'a White'a, jak się mówi w piłce, niewykorzystane okazje się mszczą. Zobaczymy, co będzie z Adamem. Ja zakładam, że powinien być to jednak łatwiejszy rywal. Adam Kownacki podobno zarzeka się, że nie będzie żadnych walk na przetarcie, bo Helenius miał być na przetarcie, więc teraz będą mocne walki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, rozsądnie byłoby jednak się odbudować, no ale z drugiej strony no ta walka z Heleniusem też już zapaliła jakąś lampkę. Być może obóz Adama też no, wpadnie na taki pomysł, przyjdzie taka myśl do głowy, że jednak nie warto dłużej czekać, no bo tam się może coś złego zadziać, może się pojawić kolejna wpadka i wtedy będzie po całej karierze. No zobaczymy, co będzie z Adamem Kownackim. Zobaczymy, kiedy wróci przede wszystkim, bo teraz tak, już przechodząc do innego tematu, Adam Kownacki boksuje dla Premier Boxing Champions. Jego walki ostatnio były pokazywane na galach telewizji Fox. Fox póki co nie przedstawiło swojego grafiku, swojego programu, gdzie ma realizować kolejne gale po pandemii. Inna telewizja, która współpracuje z PBC, czyli Showtime, ma już plan. Oni planują robić gale studyjne, wykorzystać do tego bodaj studio w Los Angeles. Natomiast jeśli chodzi o Fox, nie wiadomo, więc nie wiadomo, kiedy powróci Adam Kownacki. A tymczasem Bob Arum wraca już w Stanach Zjednoczonych z boksem. Uprzedził go Dana White z UFC, no ale Bob Arum i grupa Top Rank będą drudzy, jeśli chodzi o te sporty walki. Komisja Sportowa Stanu Nevada, Nevada State Athletic Commission, zatwierdziła dwie gale już oficjalnie na 9 i 11 czerwca. Atrakcją jednej z nich, tej pierwszej, będzie walka z udziałem czempiona WBO Shakura Stevensona. Także boks w Ameryce już oficjalnie wraca, na razie w takiej atmosferze studyjnej, gale bez udziału publiczności. Boks wraca także w Wielkiej Brytanii, to jest dobra wiadomość dla kibiców. Jeszcze wracając do Stanów Zjednoczonych, to jest też dobra wiadomość również dla polskich kibiców, dla kibiców Kamila Szeremety, bo wszystko wskazuje na to, że Kamil Szeremeta z Gennadijem Golovkinem zaboksuje w Stanach Zjednoczonych. Golovkin boksuje dla DAZN, Szeremeta również będzie boksował dla DAZN. DAZN ma jutro przedstawić swój grafik gal, także być może poznamy także datę walki Szeremeta kontra Golovkin, bo wszak Golovkin to jest jedna z głównych atrakcji platformy DAZN w tym momencie. Ale wracamy do Wielkiej Brytanii, bo trochę się wybiłem z rytmu. W Wielkiej Brytanii Eddie Hearn zaczyna organizować te swoje ogrodowe gale w posiadłości Matchroom Boxing w hrabstwie Essex. Tam na pierwszy ogień idą całkiem ciekawe walki, między innymi z udziałem Fabio Wardleya, czyli promowanego przez Dillian'a White'a ciężkiego. Ciekawy zawodnik, widziałem go w akcji na żywo ostatnio na tej gali Szpilka Chisora. Fajny gość, dobrze boksuje, dosyć mocna
ręka. Billam Smith też wystąpi na jednych z tych gal, będzie też gala kobiet, także tak ciekawe zestawienie, natomiast no, drugi szereg, drugi, żeby nie powiedzieć nawet trzeci szereg Ediego Hearna. Zobaczymy, jak będzie z tymi kolejnymi galami. Na deser, jeśli chodzi o te gale ogródkowe, ma podobno być gala Powietkin kontra White. Kto wie, być może gdzieś tam zostanie wciśnięty również Krzysiek Głowacki i Lawrence Okoli. Walka o pas WBO. Na razie WBO nie zakomunikowała, że będzie sankcjonował walki mistrzowskie, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu to się stanie. Być może do sierpnia, bo sierpień to jest taki roboczy termin walki Szeremety i Głowackiego. Sierpień, przełom września, być może wszystko się wyklaruje. Być może do tego czasu również brytyjska komisja bokserska cofnie zakaz organizacji walk mistrzowskich, gdy okaże się na tych kolejnych galach ogródkowych, że nikt się nie zaraził, że wszystko jest w porządku. Być może wtedy również cofną swój ban. No i Krzysiek Głowacki będzie mógł spokojnie polecieć do Wielkiej Brytanii boksować z Lawrencem Okoli, owakujący pas WBO. Na zakończenie jeszcze dwa szybkie newsy z polskiego podwórka. Wraca temat walki Mariusz Wach kontra niepokonany Agit Kabayel. Do tego pojedynku miało dojść pierwotnie bodaj 28 marca. Całą galę odwołano oczywiście ze względu na pandemię koronawirusa, no ale podobno temat teraz wrócił. I jeśli Mariusz Wach oczywiście pokona 12 czerwca w Konarach Kevina Johnsona, to być może jesienią zobaczymy go w starciu z Agitem Kabayelem. Bardzo ciekawa walka dla Mariusza, no ale trzeba wygrać najpierw z Kevinem Johnsonem. I na zakończenie absolutne, Artur Szpilka wraca do treningów po operacji, po kontuzji barku. To mają być podobno na początku takie lżejsze treningi z nowym trenerem Andrzejem Liczikiem. Wiadomo, Szpila rozstał się z Romanem Anucinem po ostatniej porażce z Radczenką. Zatrudnił teraz Andrzeja Liczika, który fajnie pociągnął karierę Michała Cieślaka. Widać, że Cieślak pod ręką Andrzeja Liczika robi postępy, rozwija się ten jego boks, jest dużo ciekawszy niż był wcześniej. Kto wie, no może jeszcze czegoś nauczy też i 30-letniego Szpila. W każdym razie 1 czerwca podobno ma być pierwszy taki wspólny trening po tej przerwie. Może uda mi się wbić z kamerą na ten trening, jeśli nie, to na któryś z kolejnych i zobaczymy, co tam Andrzej Liczik jeszcze z Arturem Szpilką ulepi. Na razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.